Cześć, Aniu. Cześć. Tak sobie pomyślałem, że na pewno się zobaczymy któregoś dnia i się z tobą pogadam, bo nieraz jak przychodzę sobie na makak, to patrzę, jak się pięknie wspinasz albo uśmiechasz i zawsze o tym gadamy, żeby nie było, że ja to robię za twoimi plecami, bo dobrze o tym wiesz. Dziękuję. Wiele ludzi mówi, że kobiety się wspinają inaczej niż mężczyźni. No, z jednej strony mają mniej siły i jest to niby logiczne i oczywiste. Musisz bardzo uważać z takimi tekstami właśnie, w dzisiejszych czasach. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Ale patrząc na ciebie, czy właśnie na Martę, czy na kilka z was, ja widzę tą lekkość, tak jak w wielu dziedzinach życia. I wcale się nie boję tego powiedzieć, że wspinanie dobrej wspinaczki jest ładniejsze niż wspinaczki. Ja siebie nie widzę, jak się wspinam, więc nie odczuwam takiej różnicy pomiędzy swoim wspinaniem, jeżeli chodzi o estetykę jakby i wspinaniem męskim. Nie przyglądam się też za bardzo innym ludziom. Powiem tak trochę somnambulicznie, że interesuje mnie moje własne wspinanie. Nieraz nad tym bolałem, bo byłem ciekawy twojej opinii na temat mojego wspinania. Marku, przyjrzę się, dobra? Natomiast nie, bo to jest jak z innymi dziedzinami życia. Albo robimy coś niezależnie od innych, tak? Ja mam motywację wewnętrzną do wspinania, tak? I nie sytuuję się pomiędzy tymi, którzy robią oczko mniej ode mnie, oczko więcej, żeby się nie frustrować, ale szczerze powiedziawszy, nie bardzo mnie to interesuje, jak się inni wspinają. Przepraszam, że to powiem, tak? Wydaje mi się, że wspinanie pozwala mi na bycie samej ze sobą, na uzyskanie takiej, nie wiem, jakiejś takiej wewnętrznej integracji pomiędzy ruchem, spokojem wewnętrznym, jakimiś myślami we mnie. Pozwala mi się oderwać od ról, które pełnię na co dzień na dole. Jestem mamą, jestem żoną, gdzieś tam pracuję, prowadzę stowarzyszenie, które się zajmuje wspinaczką z osobami z niepełną sprawnością. Mam dużo różnych żyć. Natomiast w momencie, w którym zakładam buty i wiążę się liną, to jest ten moment, który pozwala mi być absolutnie tu i teraz, skoncentrowanym. Niezwykle mnie to cieszy, że to jest ten mój moment. Niezwykle. W związku z tym całe to właśnie, czy rywalizacja, czy ranking, czy odnoszenie się do innych jest rzeczą zupełnie wtórną. I przychodzę się wspinać i wspinam się. Zresztą wspinam się 20 parę lat. Mamy taką teorię w domu, że wspinam się dlatego, że mój mąż się wspina, ale zaczęłam się wspinać zanim poznałam mojego męża. W każdym razie wspinam się 20 parę lat i to mi cały czas sprawia radość. Niezależnie od tego, czy po porodzie wspinałam się na poziomie 5A, czy po jakichś kontuzjach się wspinałam na poziomie 5A, czy się bałam prowadzić, czy się nie bałam prowadzić. To czerpię z tego jednakową radość, bo to jest taki moment, to wspinanie, które pozwala mi w ciszy pobyć ze sobą. To jest kierunek, do którego ja zmierzam, jak rozmawiam ze swoimi znajomymi wspinaczkowymi. Jest wielu z nich z ciśnieniem na cyfrę. Znane nam sformułowanie, czyli czy ambicje. Mogę dzisiaj ambicje. Ja dzisiaj coś trudnego, ja muszę zrobić coś trudniejszego. Ostatnią rozmowę, którą udało mi się przeprowadzić z Marcinem, on też właśnie opowiadał o momentach, kiedy szedł w bardzo trudne drogi i go to gdzieś deprymowało, wycofywał się, wracał, nie wracał, spadała forma. Ja staram się ludziom przekazywać wokół siebie, że wspinanie powinno sprawiać przyjemność. Że gdybyśmy mieli może po 15-12 lat, moglibyśmy myśleć o byciu zawodnikami, ale w momencie, kiedy jesteśmy dorośli, to jest to dla nas, czyli mam 18 lat z hakiem, nie wiem jak ty te 20 tam wcisnęłaś. To taki szpan. Taki szpan chyba, tak, że wspinasz się od kołyski, ale dobrze, dobrze. Dziecięciem będąc, tak chwytałam chwytów nad kołyską. Tak właśnie, więc czyli jakbyśmy mogli rozwinąć ten kierunek, bo myślę, że ludziom bardzo brakuje wiary w to, że naprawdę można się wspinać tylko dla przyjemności. Mhm. Ludzie myślą, że te cyferki to jest bardzo ważny wyznacznik ich postępu, ich szczęścia wspinaczkowego. Nawet mam takich, którzy zrezygnowali ze wspinania, bo nie mogli pokonać pewnej cyferki. Mm-hmm. Stawianie się w relacji do innych jest naszym naturalnym sposobem istnienia, tak? Zastanawiamy się, czy ktoś jest lepszy w pracy od nas, tak? Jak jesteśmy w szkole, system szkolny tak przygotowuje nas do tego, że są cyferki, tak? Od 1 do 6, tak? I my jesteśmy gdzieś na 4, ale są tacy, co mają 6, no ale na szczęście też są tacy, co mają 3.
Natomiast, więc życie stawia nas trochę w takim rankingu. I ja też, żeby nie mówić o sobie wyłącznie w takim wymiarze, że jestem taka bardzo wyluzowana i w ogóle też jak trenowałam bardziej sportowo, to też miałam takie momenty, kiedy bardzo mi zależało na tej cyfrze, tak? Natomiast to była wewnętrzna motywacja. To nie było dlatego, że koleżanka zrobiła albo kolega zrobił, tylko ja po prostu chciałam dla siebie zrobić więcej, tak? No bo stwierdziłam, że skoro tyle lat się już spinam wtedy, a to było 10 lat temu z okładem, no to powinnam robić więcej, tak? Teraz jestem 10 lat później, po tym jak już zrobiłam tą swoją życiówkę i od 10 lat nie poprawiłam swojej życiówki. Wcale mnie to nie martwi, po prostu mnie to cieszy. W ogóle, ja bym powiedziała tak, dla mnie wspinanie jest sposobem spędzania wolnego czasu, tak? To nie jest, ja tego nie traktuję ani jako sport, ani jako zadanie, ani jako, nie wiem, jakiś fitness, tak? Tylko bardzo dużo czasu też spędzamy z Kubą w górach, wspinając się w górach. I ja kiedyś coś takiego powiedziałam, co jest cały czas prawdą w odniesieniu do mnie, że wspinanie to jest filozofia spędzania wolnego czasu. W outdoorze, w naturze, czy to jest jakieś krótkie wspinanie zimowe, czy to jest jakaś wymagająca droga sportowa w skałach, czy to jest wielowyciągowe wspinanie w Alpach. Ja po prostu tak spędzam swój wolny czas, szalenie to cenię i cenię to na tyle, że nie pozwalam, czy nie chcę, żeby wkradała się do tego jakaś frustracja. Tak? Frustracja wynikająca z rywalizacji. Z rywalizacji, z podnoszenia poziomu sportowego i tak dalej, czy ja dam radę, czy ja nie dam. Oczywiście są takie momenty, na przykład jak idę w góry. Mój mąż jest wybitnym górskim wspinaczem i czasami zabiera mnie na naprawdę trudne drogi, tak? I naprawdę czasami gdzieś tam na 10 wyciągu w granicie zastanawiam się, co ja tu jeszcze robię, tak? Nie dość, że długo podchodziłam, do domu daleko, granit ostry, tak? Zaraz się zepsuje pogoda, jeszcze tyle zejścia, na kolejkę nie zdążymy. I się zastanawiam, a potem przychodzi taka refleksja, że tak, to jest ten sposób spędzania wolnego czasu, który ja wybrałam. I nawet jak jest trudno, oczywiście zależy mi na tym, żeby zrobić taką drogę, to jest mój wybór, tak? W związku z tym też się nie bardzo mogę frustrować na to, bo to jest kwestia mojego wyboru, tak? Podjęłam szereg decyzji, które doprowadziły mnie do tego momentu, że jestem na tym 10 wyciągu w granicie i naprawdę już mam dosyć. No ale na Boga, jestem dorosła, tak? No po prostu muszę je wytrzymać, tak? Nie będę śmigła wzywała. Także staram się nawet w tych takich trudnych momentach wspinaczkowych, to jest akurat dla mnie trudny moment wspinaczkowy, tak? Wytrzymałościowo, bo tak jak powiedziałeś na początku, kobiety są słabsze, tak? Ja widzę to w górach, tak? Znaczy to jest oczywista oczywistość. Teraz będzie opowieść o trudnych początkach. Ja myślałam, że będę Wandą Rutkiewicz, jak się zaczynałam wspinać. Miałam takie głębokie przekonanie, że eksploracja ścian zimą, ambitne drogi techniczne w Tatrach, to jest moja przyszłość. I o ile jeszcze lato jakoś mnie nie weryfikowało, to zima w Tatrach pokazała mi jakieś straszliwe miejsce w szeregu. Ja przyszłam na drogę, którą latem pokonałabym w miękkich butach, technicznie płynąc, tak jak ty tu mówisz o tym damskim wspinaniu. Przyszłam zimą na drogę 5 minus w pierwszym sezonie wspinania zimowego i przeżyłam jakiś horror techniczny. Wszystko marzło, te mikrostopnie, te raki tam się nie chciały trzymać sobie. Zdałam sprawę, ta ilość tego sprzętu, którą musiałam przyczepić do siebie, tak wokół, ona ważyła te 5 kilo, wiesz, ja jestem drobna, więc te 5 kilo dla mnie to jest dużo, tak? Doszłam pod tą ścianę mokra od potu nocą, tak? Ale pomyślałam sobie, dobra, przeszłam tam te 5 minus na drugiego czysto, myślę sobie, dobra, może ta Wanda, może nie tak, może się uda. Po czym kolejne jakby wspinaczki w Tatrach bardzo mnie boleśnie zweryfikowały. Bardzo boleśnie, w takim łącznie z wypadkiem jakimś tam. I ja sobie zdałam sprawę z tego, że na przykład właśnie to nie jest moja radość, tak? Ta zima to nie jest moja radość, tak? Ale też miałam taki moment, dobra, chcę być Wandą Rutkiewicz, tak? Przychodzi teraz sportowiec do ciebie na zajęcia jakieś, albo przychodzi ktoś, kto trochę się już powspinał i myśli sobie, dobra, będę jak, nie wiem, jak Piotrek Schab, tak? Każdy ma jakieś aspiracje, tak? Także, żeby nie było. Ja teraz jestem taka wyluzowana, dlatego że po 20 paru latach wspinania ja już znam swoje możliwości. Nie obraziłam się na wspinanie zimowe za to, że ja jestem za słaba na nie, tak? Nie miałam motywacji do tego, żeby podciągnąć swój poziom zimą, bo to by mnie kosztowało mnóstwo pracy w tych górach zimą, tak? A jednak tam nie jest przyjemnie zimą w tych górach, tak? Zimno jest po nie prostu. Mówi, i to nie mówimy o tym K2, tylko mówimy, nie, wiecie, nie, mówimy o normalnych, ludzie, o, tak. Jedź ta w Tatry zimą, tak? Tam też jest zimno, nie trzeba od razu na K2. Więc ja nie wspinam się zimowo, wspinam się latem w górach, tak? Natomiast też miałam swoje ambicje i w momencie, w którym je zweryfikowałam, znalazłam swoją jakąś niszę we wspinaniu i to jest strasznie fajne, tak?
Niezwykle to lubię. Niezwykle lubię się wspinać, lubię ruch wspinaczkowy, lubię go na ściance, lubię go w skale, nie przepadam za bulderowaniem i na przykład też się nie zmuszam już, tak? Boję się trochę boulderingu. Czasami gdzieś tam bulderuję w zamkniętych pomieszczeniach, natomiast na zewnątrz nie. I też już wiem, że też nie muszę, tak? Wspinanie jest jak lekka atletyka i wiesz, mamy tyle subdyscyplin. Ja się mogę wspinać z liną na drogach sportowych i mogę się wspinać w górach. To mnie perfekcyjnie satysfakcjonuje i mam taką myśl już na koniec, że jeszcze tyle przede mną. To jest wspaniała myśl na koniec. Spodziewam się, że masz ochotę wrócić się powspinać jeszcze, więc cię wypuszczam. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że wrócimy, bo ja mam jeszcze 20 pytań, ale myślę, że na pierwszy wywiad to nam zupełnie wystarczy. Aniu, bardzo ci dziękuję. Ja ci również dziękuję, Marku, i powodzenia w wywiadach. Tak, widzimy się znowu na ścianie za chwilę. Do zobaczenia. Pa. Pa.